Kochani, w drodze w Dolinie Lomnej na dużej pętli zatrzymała nas burza. Siedzimy na Nowej Polanie. To jest właśnie Nowa Polana. Kuki już się boi, już się wdrapuje. Drapuje się na rękę. No i właśnie, pierwsza zasadnicza rzecz. Jaką papugę chcemy kupić? Wy musicie wiedzieć, czy to ma być papuga mała, czy to ma być papuga średnia, czy to ma być papuga duża. Ja od samego początku wiedziałem, że chcę kupić papugę dużą. Natomiast problem miałem, czy to ma być ara, czy to ma być kakadu, czy to ma być lora, czy to ma być żako, czy amazonka. Tego jest bardzo dużo. I tak szczerze mówiąc, nikt nie był w stanie powiedzieć mi, jaką papugę chcę. Zacząłem czytać, szukać informacji na temat charakteru i zachowań papug. I wiedziałem, że na pewno nie wezmę ary. Na pewno to nie będzie ara. Zastanawiałem się nad żako, ale w momencie, kiedy się dowiedziałem, że wpada w depresję, wyrywa sobie pióra, to też zrezygnowałem. I właściwie szukałem dużej papugi, która nie będzie bała się ludzi, będzie szła do ludzi na rękę, do dzieci na rękę. Szukałem papugi z bardzo łagodnym charakterem. Chociaż teraz po upływie półtora roku jestem przekonany, że i żako, i lora, samiec czy samica, i amazonka, to jeżeli damy im miłość i potrafimy z tą papugą rozmawiać, tą papugę wychowywać, przekazywać jej uczucie i miłość, to myślę, że z każdą dałbym sobie radę. Natomiast też wiedziałem, że nie będzie to kakadu, ponieważ jest to papuga cyrkowiec, ale innym się podoba. Mi się na przykład nie podoba ten stawiający grzebień, natomiast no wiem, że zrobiłem bardzo dobry wybór, jeżeli chodzi o Amazonkę. I wy sobie musicie odpowiedzieć na pytanie, do czego ta papuga ma wam służyć, ile czasu jej chcecie poświęcać i co chcecie z tą papugą robić. Oczywiście, jeżeli dostanę na fanpage'a pytania, to postaram się na nie odpowiedzieć w kolejnym filmie. No i potem przejdziemy już do mojej Amazonki. Jak widzicie, Kuki to jest Amazonka żółtolica, ponieważ ma żółte policzki, tutaj niebieska główka i czerwone czoła. Pozdrawiamy was z Dolni Lomna, z Nowej Polany, gdzie musimy przeczekać burzę. Tymczasem.